Na tym parkingu, gdzie stoimy, gdzie stoi Groszek, gdzie mieszkamy, są też świnie takie małe, dzikie. Wierzcie mi, po 8 miesiącach podróży to strasznie kusi schabowy, taki biegający. Ale nic, trzeba się jeszcze powstrzymać kilka miesięcy i wrócić do Polski pierwsze co? Zjeść schabowego. Dziś witamy Was w Fate Pur Sikri. Tutaj mamy naszego miksera, który nam tą nazwę podał. Podpowiada nam, jak to wymawiać. Tak, przy okazji tego, że znajdujemy się przy naszym zdaniem jednym z najpiękniejszych fortów, bo go wyselekcjonowaliśmy z bardzo wielu fortów, żeby Wam pokazać, bo one są też w Indiach bardzo ciekawe. Inne widzieliśmy w Agrze, w Delhi, które były, które widzieliśmy tylko tak z wierzchu, nie wchodziliśmy tam, a tu chcemy wejść do środka, dlatego że najbardziej nas zainteresował. Ale przy okazji ten odcinek będzie próbą pokazania Wam tego, jak wygląda zwiedzanie w Indiach, bo to nie jest tak samo, jak sobie myślicie. To nawet nie jest porównywalne do tego, co możecie spotkać na Krupówkach. Ilość ludzi, którzy Was na coś nagabują, do tego ludzi, którzy po prostu żebrzą pieniądze, bo widzą białych ludzi, jest tak ogromna i my tu nie chcemy Wam przesadzać, nie jest to wideo nagrywane tak, że Wam będziemy na siłę kogoś pokazywać, tylko pokażemy Wam, co normalnie biały człowiek z Europy przeżywa w Indiach, kiedy tu przyjedzie. Bo zanim się zebraliśmy, żeby wyjść zwiedzać, mieliśmy już tak, propozycję masażu, propozycję zakupu bransoletek, chyba takich na nogę. Tak. Byłabym zainteresowana, ale byłam jeszcze nawet, nie wzięłam prysznica, nie wypiłam kawy, nie jadłam śniadania, więc nie miałam ochoty na zakupy, a on już tu był. Były dzieci, które chcą czekoladę, umieją po angielsku powiedzieć, że oni wszyscy nie mają ani taty, ani mamy i ta czekolada ich zbawi. Ale najlepiej, żebyśmy jednak dali im pieniądze, albo i czekoladę, i pieniądze. Video, not photo, video. Alibaba. Daniel Maksywa, Indusi go nazywają tutaj Alibaba w tej miejscowości. Oni ogólnie są pierwszymi naszymi oferentami, bo nam zaproponowali... No, bo popsujesz. No. Czego psujesz? Bo zaoferowali nam mycie samochodu. Jest miecia. Miecia. Alibaba. Vlogry Hamary Alibaba. Gdzie on tam jest? O, ten leży, zobaczcie. My chok. What is chok? Brother? Brother, no. A co mu się w nogę stało? O, matko. No. A chok, to jest chok. To jest chok. No. Jestem. Okay. Samochód go trącił? Okej. Okay. 1, 2, 3, 4. No father, no mother. Oh, very sad situation. Very sad. Uszkodzony. No father, no mother. 1, 2, 3, 4. No mother, no mother. I don't believe. No mother. No mother. No mother, no father. No, it's not like no, this. No. To cię nie powinno boleć. Jest dzielone. Oprócz tego pogryzły nas jeszcze tutaj pszczoły dzikie, więc wszystko się działo, co tylko możliwe. Stoimy na jednym parkingu, ale tak jest codziennie. Ilość kontaktów, i tu nie mówimy o takich normalnych kontaktach, że ktoś jest zainteresowany i robi zdjęcie, bo ich też jest bardzo dużo. Ogląda Groszka, pyta się, skąd przyjechaliśmy, ale to jest dla nas normalne. My jesteśmy przyzwyczajeni do opowiadania tej samej historii po ileś tam kroć razy. To chodzi nam, żeby Wam pokazać, z czym się wiąże tutaj w Indiach. To, bo zobaczcie, nawet stoimy. Dzieci dziećmi, ale już przyszła następna dziewczyna. I chce pieniądze. Macha ręką. I tak jest non-stop. I to nie tylko nas dotyka, ale dotyka to wszystkich turystów, którzy tutaj ten kraj chcą zwiedzać. I to jest taki jeden z bardzo dużych minusów, których dzisiaj Wam zaprezentujemy. Minusów, ale też nie do końca, dlatego że odkryliśmy, wczoraj tak sobie rozmawialiśmy o tym wszystkim, jak oni nas tutaj mocno wieczorem zmęczyli, jeszcze nie przeżyliśmy tego rano.
Tak sobie rozmawialiśmy, że to jest to, po co się przyjeżdża tutaj do Indii. Tutaj się przyjeżdża po to, żeby zmierzyć się ze swoimi takimi demonami. Bo właśnie tu tego jest najwięcej. I jak tacy ludzie przychodzą, cały czas coś od ciebie chcą, a ty tego nie chcesz, to bardziej sobie zdajesz z tego sprawę, co ty chcesz w życiu. To uczy asertywności. Człowiek też uczy się asertywności i mówienia nie, a mówienia tak na to, co ty tak naprawdę chcesz w życiu. To was tylko i wyłącznie przygotuje na to, jak przyjedziecie to do Indii. To was wzmocni. Że jeśli pojedziecie na polskie wybrzeże albo na wspomniane już Krupówki, to jest nic. To będziecie po prostu szli jak człowiek ze stali i każdy nagabywacz nie będzie dla was tak. Ten, jak to się mówi, wzrokowego kontaktu, tak jak z małpami, nie można. Sani Rupa Marmi, yesterday we talk. Kole ka, kole zanka. Poland, Poland? Dziękuję, chodź. You from Warsawa, Krupina? Yeah. Dzień dobry. Dzień dobry. Kole ka, kole zanka. Czekaj, czekaj, chodź. You kole zanka. Chodź. Let's go. Chodź umieł. Yes. To jest całe stowarzyszenie wszystkich, którzy mogą u was oczywiście za pieniądze zrobić jakieś turystyczne oprowadzanie. Tu są następni. You have nice beard. Ale nice man. Alibaba. Your bodyguard is strong. Yeah, strong. Thank you. Licznik na jakieś 50 wskoczył od razu. Spokojnie, to jest dopiero początek. You got me feeling like a firebolt. High in the sky. Looking like a thunderstorm. Kozy się lubią bawić w przepychanie. Wystarczy je raz przepchnąć i one już mają challenge i od razu się na ciebie pchają, żeby się przepychać. Już coraz mocniej pcha. Dobrze? Masz chyba parcie na szkło. Hej! Turystyczna kita. Jest jakiś problem, bo jesteśmy za bardzo rozgalaszeni i nas wypraszają na razie. Aldona ma mocno wyeksponowane części ciała. Okej. A to jest meczet. Ale nawet im moje... Alibaba. Nie wiem, dlaczego wszyscy nie chcą... Ten rupis. Alibaba nazywa. Ten rupis. Następny, ten rupis. No, to jest, no tak, już myślałem, że worek jest... Worek pozajęli, to za niego. Nie, dziękuję. Myślałem, że to przezroczyste jej dadzą. Tym sposobem z sytuacji kolega, niemiłej. Kolega i kobieta. Kolega i kobieta, nawet polski. Kolega, kolega, koleżanka. Mamy. A, dobra. You know, dobra, dobra. I know little. Warsawa, my friend, Warsawa, in wow. Polski. Oh, tutaj nice. Dobra, tutaj dobra. Widzicie, z takiej, wydawałoby się, niemiłej sytuacji nagle się okazało, że mamy przewodnika prywatnego. Czekaj, jeszcze nie wiadomo, czy nie będzie chciał pieniędzy. Kolega, tak, brama, 54 metr, 54 metr, 54. Dużo Polaków by się przyjeżdżał. And tak, meczit, meczit, meczit. And blank, this is tomb, Magil. Okay. Yeah, so people go there, offering a colorful cloth first, and you put flowers. And then you can do make a wish. Okay. Because 101 persons people come here for make a wish. Maybe you know President of France, Sarkozy, yeah. Was here 2010. Because Sarkozy has one wife, Carla Brundi. Yeah. And they have no children, 45 years old, no children. Someone told them go to India and they visit here. Do make a wish and he get one baby named Julia. So any kind this people... Julia, baby name. Yeah, but with the same wife or not? No, he gets same wife, not.
from Karla Brundi. One of three. Yeah. Why? But z tego, co pamiętam, on zmienił żonę i wtedy miał. A ja czytałam, że miał syna, także już... ale okej. Okay. After they start this building, 1570 and 1582 complete. So 12 years took this palace. 12 years. Okay. Memory of son. And Taj Mahal, 100 years before this palace. Yeah. 100 years before. But it's another person, it's not the same person. No, the Taj Mahal built by Shah Jahan, Akbar grandson. Ah, okay. Akbar son Jahangir, who blessing by holy man. Akbar son Jahangir. Akbar is the grandfather. Jedna rodzina budowała te wszystkie budowle. Czyli jakaś rodzina megalomanów chcieli mieć. Kobieta dobra. Dobra kobieta, yeah. Tak. And you have nice view. Thank you. Like Alibaba Chalicho. Mycie rąk, bo przed wejściem do tej właśnie, do tego meczetu musimy umyć ręce. Hej, a ja? Hadulu. Hadulu. Pagarlo teraz. Woda pewnie filtrowana. Jesteśmy jak na sprzedaży garków, albo odkurzaczy, albo koców, albo czegoś takiego. Nie ma nic za darmo. Jak chcesz, żeby twoje życzenie się spełniło, musisz kupić w jakimś rozmiarze, zależy jak wielkie jest twoje serce, materiał. I teraz sklepy są to zakazane i teraz nie wiemy, czy wchodzi, czy nie. One way. They also wash hands. I nie wiemy, czy tutaj wchodzić, czy nie, bo... Czy my w to wierzymy? No nie wiem, zależy ile to kosztuje. Możemy no, spróbować. Co łaska, bo tu nie można sklepów. A, no to wierzymy. No to ile dam? To, właśnie to się pojawi, co łaska i będzie co łaska, a potem damy 100, a oni powiedzą, że to za mało. Ja nie lubię takich miejsc. A zależy, Aldona podejmuje decyzję. Dobra, ja myślę, że w to wierzymy, a już się spełni. Ja nie wierzę. Bo to jak nie wierzysz, to ci się nie spełni, ja wierzę. Ale ja Daniel. Tego... Daniel. Ja nie chcę tego robić i to robię z Brasyoli, robię to dla Aldony. Daniel. Mamy taką paczuszkę. I kosztowało to tyle. Minimum. Ale jak czujecie w głębi serca, że chcecie więcej, no dobry sposób na biznes. Każdy sposób na biznes jest dobry. Okay, so they give you three trades. One for you, you make three wish. From one trade. And one for you, you make three wish. This is you make together. 2v1. Okay. And flowers? Yes, inside. Inside. Ah, yes, inside. We have everything, okay. Ah, pokaż kwiatki. I help you to inside. Now lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I wake again. I pray the Lord that I. Now lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I wake again. I pray the Lord that I. Jak to ładnie pachnie. Bo w Indiach albo śmierdzi, albo pachnie ładnie. Właśnie kadzidłami, kwiatami. Tu się odbywa rytuał. Pokażę wam Daniela, bo on wygląda najlepiej. Czekaj. Dziurkowana miska, tak? No tak, to jest miska na owoce. Co jest najlepsze, to widać, że od razu to kładą i to jest wielokrotnego użytku. Jeśli by tutaj przy takim przemiale ludzi było tak dużo chust, to tego już by nie było widać, więc coś muszą robić z tymi starymi. Mister ceremonii. Tyle, że mogliśmy sobie kolory wybrać. Wybraliśmy ładną zieloną, porwaną na końcach, czyli to jest po prostu kawałek tkaniny. Teraz moja kolej. Ja jestem bardzo skupiona, myślę nad życzeniami. O, sznurek. Inside we have three. Three. This. Okay. This will do. Yeah, but on this black bike. We have three. Where is back? Tutaj mam. Skupa mam. And one more, one more. Touch. And one more. Touch. I have three. Three. One more, we have three. Two more, three more, three.
Aldona miała trzy życzenia, ale nam wyrzucił skubany siarno. Trzeba było przypilnować. Ty proszę nam wyrzucić. Masz moje. Oddam ci, bo i tak w to nie wierzę. I jak ze złotą rybką historia, jak już zawiesicie sznureczek, to nie możecie zdradzić nikomu sekretu tego, jakie życzenie właśnie zawiązujecie. Drzwi są hebanowe i przypomniał mi się taki żart. Te drzwi są, Aldona, hebanowe. A żart mówi chyba nie. Jedno jest pewne, niektóre kamienie się tak rozgrzewają, że się nie da iść. Jest gorąco. Parzą cię też, tak? Jest mordor. Jak na plaży. A, następny do listy. On jest z tymi, on jest tylko z zdjęciami. Akurat on chce zdjęcie z blondynką. Aldona została na zdjęciach i już ktoś ją złapał. Kamienie są strasznie gorące, więc się przenoszą na białe kamienie. To jest meczet skierowany w kierunku na Mekkę, tu się 5 razy modlą, tu są jacyś Europejczycy też, tutaj, jest lampa. Tutaj mogę mieć odkryte ramiona, nie muszę mieć zakrytej głowy, wow. Bo oni są skupieni na modlitwie, nie na tobie. Zaliczamy go do listy? Bo na koniec nam proponuje jego rodzinę, tak? Tak, bo to jest piękne. Jest tutaj... listy na gadbywaczy. A, też, ale to jest piękne akurat i myślę, że w środku słonia jest baby. Się nie rusza, to jest zostało rzeźbione, tak? Tak, jest dziecko i oni umieją... More nice work, more small screen, more small. Mm-hmm. Lampaczki. Lampaczki. Yes. Lampaczki, candle. Beautiful work. Jeszcze czaj. Czekaj. Yes. I z lampeczek można użyć jako podstawki. Thank you. Kończy się zawsze tak samo. Gościa, który się nie może uwolnić od sprzedaży. Ale my też wylądowaliśmy. Znaczy tak, to jest normalne dla innych krajów. To nie jest tak tylko, że tutaj. Nie drejta się teraz. Na początku jest przyjacielem, on nas oprowadza, ale kup coś. Tak. Teraz tak, mają ładne rzeczy. No nie, nie powiemy, że nie, bo to jest naprawdę ładne i ja bym sama tego nie wyrzeźbiła. Musiałam się długo uczyć. A sposób najlepszy na to, na początku wykazujecie zainteresowanie, jak naprawdę chcecie coś kupić, to w ostatnim momencie negocjacji po prostu odejdźcie i wtedy ta cena nagle spada i wracacie do negocjacji. Być może, że wam się uda powtórzyć ten krok jeszcze raz. Jak powtórzycie ten krok, to wtedy być może, że kupicie za taką cenę, jak to jest realnie warte. Przydaje się łaska, bo czasami jak w angielskim zabraknie słów, to trzeba powiedzieć w języku ojczystym, że się tego nie kupi. Po prostu. Odchodzimy? Bardzo ci się to podoba? Podoba mi się bardzo, ale nam się to zepsuje w kamperze. My tego nie dowieziemy w jednym kawałku do Polski. Przed nami wiele, wiele kilometrów, a jeszcze w Indiach mamy dużo rzeczy do zobaczenia. Wyszli teraz za nami i już zniżają cenę na taką, jak myśmy chcieli, ale my w sumie nie wiemy, czy chcemy to kupić. To jest ładne, ale gdzie to będziemy trzymać? Jakbyśmy tak wszędzie kupowali rzeczy, to byśmy, nie wiem, musieli jeździć nie 4 metrami kwadratowymi, ale większymi. He can tell you as well. Because yes, you get something, because beginning is nothing. So something is better than nothing. Okay. Something is different than nothing. I understand you. Something is better than nothing. It both is special. Thank you. Thank you. Bye bye. No, then finish. Bye bye. We finish. I wiecie, to... Nie interesuj się, ona się zawsze jeszcze interesuje. To jest jedna atrakcja. A widzicie, jak wysoki jest już licznik tego, że ludzie cię zaczepiają, a zaraz jeszcze wrócimy do tego, jak się skończyły negocjacje na temat tego rzeźbienia, tych rzeźbień, które mogliśmy kupić, te słonie i tak dalej. I już wychodzimy, a jeszcze musimy się na zdjęcie wrócić. No, a ten dalej nie odpuszczę. No. Cała wycieczka jest, żeby zdjęcie zrobić. A ona kupuje dalej te, próbuje kupić. Aldi, to jest cała wycieczka. Dzieci jest około 30. O, cieszę się, żeby nas było widać. I 30 zdjęć będzie każdy innym telefonem. Się kończy, jak jestem z Aldoną. Zainteresuje się, bo nam potrzeba jeszcze trochę magnesów, więc dzieciom nie wytłumaczy. Ten z czymś tym, co nigdy nie widziałem.
też już za nami łazi, a ona się cieszy. No to jest zabawne. W ogóle Indie są śmieszne, są zabawne i nie można się nakręcać tym, że ci ludzie cię osaczają. Po prostu trzeba się z tego śmiać, się tym cieszyć, bo to jest tylko tu. Te ich zaczepki są fajne, ale do czasu, bo w pewnym momencie po prostu cierpliwość się kończy, jest się zmęczonym. Ja już nie wiem, jak się nazywam w ogóle. Już mylą mi się słowa nawet po polsku, co mówić po angielsku. Wy widzicie w ogóle w liczniku to, co udało nam się nagrać, bo duża część rzeczy to w ogóle nie da się tego nagrać. Nie nagrywamy właśnie wszystkiego, więc wyobraźcie sobie, jaki to jest efekt skali. Jak się możecie tutaj czuć, jak przyjedziecie? I teraz wracając do gościa. Oczywiście odejście poskutkowało, zszedł z tej ceny, ale mu powiedziałem, ja z tobą skończyłem negocjacje, nie zgodziłeś się... Nie zgodziłeś się na pierwszą cenę, którą ci mogłem zaoferować. On sam mówił o tym, że jak my to nagrywamy, to tutaj będzie promocja. Więc coś tam kleił, coś nie kleił. I w końcu powiedziałem, że koniec, bo zaczęli być aż agresywni. I tego nie spotkacie w innych częściach świata, bo na przykład, nie wiem, w Turcji też jest nagabywaczy dużo, ale oni nie są w końcu agresywni, bo... Nie. Cześć, niech przyjedzie. W końcu widać po nich takie zmęczenie. W Turcji, tutaj nie. Tutaj pojawia się nagle agresja, taka złość, no jak, tyle czasu poświęciliśmy tym ludziom, a oni tego nie kupili, my jeszcze sobie herbatkę wypiliśmy. Tak. Odpoczęliśmy chwilę, bo potrzebowaliśmy sobie siąść. I wytłumaczyłem mu, nie było tutaj nikogo na tej drodze, dlatego wybraliśmy do nagrywania, jak tylko zaczęliśmy nagrywać się z pełno ludzi. I tylko jak mu to wytłumaczyliśmy, że stracił tą okazję, żeby negocjować jak z szóstej ceny, to on tego dalej nie rozumiał. Dla niego to było nie do pojęcia, że w końcu ktoś mówi nie. Oni w ogóle nie rozumieją tak. Więc prowadzenie negocjacji, tu się można bardzo wielu technik nauczyć. Jeśli ktoś chciałby być dobrym sprzedawcą, to może tutaj bardzo doskonale sobie poćwiczyć różne techniki. Może w Indiach doskonalić warsztat na wielu poziomach, w wielu levelach tego, bo oni naprawdę są w to dobrzy. Tak. To trzeba im przyznać. Także idziemy teraz dalej. A, to co ja jeszcze chciałam powiedzieć. Hello. Też w pewnych momentach, kiedy give mówisz money, cały yeah. czas nie kupujesz albo nie dajesz pieniędzy, o tak, bo ktoś chce, to nagle zaczynają uderzać w twoje uczucia i emocje. Zobaczcie, że... nawet teraz. Następnie do licznika dwóch. Indian chai, thank you. Właśnie. I zaczynają na przykład mówić, że my wszyscy, na przykład dzieci, że oni nie mają mamy i taty. Albo to są takie stałe dawki, tak. To jest mój tak. rodzinny biznes. Jak ty nie kupisz, to ja nie będę miał co jeść, nie będę miał tak, za biorą. Co żyć. No mówię, różne techniki. Techniki na litość, techniki na zmęczenie, czyli zacięta płyta. Wszystkie techniki, jakie chcecie tutaj poćwiczyć, albo na stanie, tak jak panowie tutaj. Obok i nie mówienie nic, tylko czekanie, aż chyba my skończymy mówić, wtedy oni będą mogli nam truć cały czas, nawijać makaron na uszy, że może jednak się tego czaju napijemy. Okej. Okay. Odcinek bije dalej, licznik bije dalej, odcinek trwa dalej, zobaczymy na ilu skończymy. O, okej? Okay. No. To do listy fotografii. Czego Jaldona mam przywolone? Ja to mam luz. Ja jestem Alibaba, wyglądam. A nie, teraz mnie wyjorą. No dobra, ja się znalazłem. Mimo, że znowu jest dysproporcja między zagranicznymi a lokalsami, to wchodzimy. Bo można wejść z kamerą, jak się zapłaci dodatkowe pieniądze. A tutaj byliśmy, ten kwadrat. I dwa razy więcej, jest jeszcze dużo ciekawych rzeczy. Tutaj gdzie żył król, no i chcemy wejść zobaczyć. Czego nagrać, bo proponuje nam usługi przewodnika, ale mamy już dosyć. Właśnie te dysproporcje w cenie, to one nas tchnęły do tego, żeby nagrać wam ten odcinek, żebyście zobaczyli, że oprócz tego to pieniądze pieniędzmi płaci się za wejście, ale jest ten dodatek tego, że no, musicie to znosić. Ale zaraz, płacimy za bilety, teraz musimy zapłacić za przewodnika. Za wszystko trzeba osobno płacić i wychodzi na to, że te Indie są takie mało tanie. Mało. Bo cały czas wszędzie musisz płacić, a jak nie płacisz, to po prostu dawać pieniądze, bo tak, bo oni tak chcą. Nie nagrywamy tego z jakiejś skąpstwa jakiegoś, to nie wynika z tego, tylko że... Nie, byśmy się nie wypłacili, tak? Tak, to jest raz. Całe życie popracowali na emeryturze, byśmy tu przyjechali i byśmy to rozdali w 1-2 dni.
Wynika to z tego, żeby wam pokazać, bo to jest całkiem inne. Wiele miejsc z nagabobyczami, naciągaczami odwiedziliśmy w życiu. W wielu miejscach proponowano nam różne dziwne usługi. Ale Indie królują. Ale Indie tak, Indie są całkiem odmienne, dlatego chcemy wam to pokazać. Nikogo nie ma, jesteśmy sami. W końcu. Meczet to był tylko początek, bo w całym fortem chodzi o to, że tutaj mieszkał król Mogołów i on naprawdę nie przebierał w środkach. On miał tutaj wszystko i chcemy zobaczyć, jak oni tutaj żyli, użyć trochę wyobraźni, no bo oczywiście stan jest taki, jaki jest. Troszeczkę rzeczy jest już przywalonych. To jest przykład karawanseraj i widzicie tutaj te okrągłe kamienie. To jest miejsce, gdzie można sobie było przyczepić konia. W tym okienku było dla niego jedzenie zostawione wraz z wodą, a tutaj są magazyny, w których trzymali swoje dobra w trakcie podróży. Teraz widać jedyne dobro na tym zdjęciu, jakie się tutaj znajduje. Ale to jest pierwszy tak ogromny karawanseraj, czyli miejsce postoju dla karawan, jakie widzieliśmy. Podobne takie do parkingów teraz przy hipermarketach. W Iranie też są chyba tak duże, ale nie dotarliśmy do nich jeszcze. Ale nie wiem, czy aż tak duże. No zobaczcie, oprócz tego, że można było zaparkować konia, wielbłąda czy osła, to jeszcze tutaj na środku pewnie jakieś targowiska się odbywały, jak było ich dużo. Bo tutaj to jest część też jedwabnego szlaku. Przechadzamy się po tym pięknym pałacu, bo powiem wam, że naprawdę robi to wrażenie. Daleki Wschód jest tutaj mocno widoczny w architekturze. I tak sobie chodzimy i wcale się nie dziwimy, że mając takiego dziadka, który wybudował coś tak wspaniałego, czyli wnuk zrobił Taj Mahal. Zrobił, wybudował, bo tak nam powiedział przewodnik. Nie wiemy, czy to jest prawda, bo jesteśmy zbyt na razie zmęczeni na to, najwyżej to wytniemy. Ale widać te podobne style, które były użyte w Taj Mahalu, że bardzo dużo inspiracji jest tym miejscem. I teraz jest kwestia tego typu, że jego praca przebiła pracę swojego dziadka, cesarza, który naprawdę wspaniałą budowlę zbudował, bo takich rzeczy się nie widzi. To znaczy, dla kogo przebiła? Bo mi się bardziej podoba ten port niż sam Taj Mahal. No i właśnie nie teraz wiem. Kwestia jest... Nie wiem dlaczego, nie umiem tego uzasadnić. To nie jest siódmy cud świata. Musicie w takim razie ocenić sami, bo... Też jest ten obiekt wpisany na listę UNESCO. Tak, i jest ale nie dużo jest dużo starszy. Tak. Musicie sami ocenić, bo to jest chyba takie uzupełnienie wycieczki do Taj Mahalu, jeśli przyjedziecie tutaj, to jest tylko godzina drogi, tylko. Aż tylko. Wiem jeszcze, dlaczego mi się podoba, bo tutaj są prawdziwe Indie. One moment, okej, okay, one moment. I tam są, w Taj Mahalu są obcokrajowcy. Może przez to, nie ma klimatu, mniej. Tylko jest taki spęd tak. turystyczny. A tutaj cały czas sobie obcujemy z tymi ludźmi lokalnymi, którzy przyjeżdżają zobaczyć. Praktycznie obcokrajowców nie spotkaliśmy, bardzo, bardzo nieliczni. I tutaj czujemy takie prawdziwe Indie, bardziej niż w Taj Mahal. Najbardziej mi się podoba ta architektura. Aldona trochę podbudowała morale, bo nie ma tutaj tyle naganiaczy. Zaraz wracamy na ulicę i zaraz zmieni zdanie. Oczywiście zdjęcie. Dobry! Dzień dobry! Dobry! Polska! Warszawa, Krokil, Poznań, Gdańsk, Kraków, Katowice. Lublin. Lublin, it's next to me. Let me translate again. Lublin. Lublin. Our city. मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की एक पिक्चर जिसका नाम केक है वो पोलैंड में शूट हुई थी जिसके अभी नेता सलमान खान थे केक है To już ten Bollywood wchodzi. Bollywood, Salman. Kick. Do tego nie wiedziałem, że to kręcili u nas. Mujhe nahi pata ki ve film bana rahe Daniel. Daniel, it's me, yeah. Aldona. Kya aapke samne film hui thi? Yeah.
tobą była strzelanina. No. 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 Sprawa jest taka, że tak, Dostek trafia na listę, bo to przewodnik, który po angielsku nas namulał. Ci nie umieją angielskiego, więc przez translator. Ale wszyscy trafiają, fotografowie. Oni przyszli tutaj się pośmiać, bo dzisiaj jest przedostatni dzień przed Ramadanem w Indiach. I od jutra nie będą mogli między sobą żartować i się aż pokłócili. Kiedy się pobraliście, gdzie spotkaliście się po raz pierwszy, chciałbym wiedzieć, bo jesteście taką piękną... Senior language. To jest bardzo długa historia. Na YouTubie masz film, możesz łączyć z napisami po angielsku. Thank you. Oczywiście nie ma, ale go chcę spłacić. I tak się kłócą, tak sobie docinają, bo dzisiaj mają przedostatni dzień, że aż się na siebie poobrażali. On nam przyszedł o tym powiedzieć właśnie po hindi. I tak siedzimy. Odpoczywamy od zwiedzenia, bo jest upał ogromny. Czyli następny raz, 5 osób trafia na listę, na... Ja powinienem mieć taki, trzeba kupić taki i klikać i za każdym razem, jak ktoś do nas coś proponuje, to wtedy klikać. I give you business card. Nie, Kampermaniak. Ale teraz tak, my bardzo lubimy używać Wasko, ale w temacie odcinka czasami go nie wyciągamy. Wyciągamy go w sytuacjach, gdzie jest nam naprawdę potrzebne, ale gdybyśmy go wyciągali codziennie, to bateria by nam trzymała godzinę, a nie tydzień. Bo... I byśmy nic nie zobaczyli w Indiach, bo byśmy cały czas z nimi gadali. Tak. Dlatego specjalnie nie wyciągamy. Wyciągamy tylko wtedy, czasami, jak chcemy coś się dowiedzieć. Bardzo Was lubię. Jesteś bardzo miłą osobą. Miło Cię poznać i mówisz bardzo uprzejmie, Ali. Chcę, żebyś nadal przyjeżdżał do Indii i nadal widział tu Thank you. Kulturę. Namaste. 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 A maybe you are Muslim. Yeah. Ah, you know. Okay, namaste. Jest kuchnia, bo już nam się nie chce iść na parking, bierzemy tego. Ten zaproponował pierwszy, ja mówię, on zaproponował pierwszy, jedzie. A teraz jest jakaś ten. Okay, but I choose him. I choose him. I choose him. You sit there. They stop to go into the parking. I first talk to him. Yeah. Yeah. I trust him. Indian massage. You like shaving body massage. Ci już znacie, bo wróciliśmy. Ten jest nowy, nie znamy go, ale tych z twarzy znamy. Okay. Tak, tak, trafiłeś na licznik. Very nice. Hey, very nice. Lonely times, lonely places have seen my teardrops fall. Lonely hearts, lonely places that stare at lonely walls. But with all these tears and heartaches dear, I still have sweet dreams of you. And time's gone by when you were my lonely dream come true. Żeby jeszcze móc wam pokazać to miejsce z drona, jak jest majestatyczne, jak jest wielkie, trzeba było przejechać przez wioskę, która też jest swego rodzaju doznaniem, jeśli nie było się w Indiach, bo tutaj wszędzie jest łajno. Guano. Guano to jest z nietoperzy. Wszędzie jest ściek, ale to też takie doświadczenie, którego nie doznacie nigdzie indziej, a my już w pełni usatysfakcjonowani mamy wszystkie zdjęcia, wszystkie możliwe pozycje, czyli góra, dół i tak dalej. I tak. I też mamy z drugiej strony teraz tak. Nagranie wioski, dlatego że tam naprawdę dużo się dzieje. Przede wszystkim to są ludzie, którzy nas z każdej strony dopadli. Podsumowując sam fakt atrakcji, którą wam się pokazaliśmy, Czerwonego Fortu w miejscowości Fatihpur, pojawi się, to jesteśmy mile zaskoczeni. Jest bardzo ciekawa i warto ją odwiedzić i porównać, czy Taj Mahal, czy ta miejscowość, bo Taj Mahal jednak to jest jeden budynek, a tutaj jest... Ich dużo, dużo więcej. Z 40, jak nie 50 pałaców. Większy jest ten cały areał i mniej turystyczny. Tutaj bardziej turyści tacy miejscowi przyjeżdżają. Lokalny.
I stoimy pod takim pięknym drzewem. Pokaż to drzewo, ono jest po prostu czad. Mamy trybuny. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby was nic nie ominęło. Lajki, dyslajki, wszystko mile widziane. A najważniejsze... Zostawcie komentarz. Komentarz i udostępnijcie to wideo, bo... Tak, żeby ludzie wiedzieli, jak jest naprawdę w Indiach. Kilka minut wideo to jest dla nas bardzo dużo pracy, bo żeby zrobić to miejsce, robiliśmy to aż 2 dni. A musieliśmy jeszcze tutaj dojechać, a jedzie się po Indiach ciężko. Więc dziękujemy wam za dzisiaj, trzymajcie się. Dziękujemy. Namaste. Może chcą, żeby je podwieźć. A, za darmo nie, okej. Okay. Ona do licznika jest, nagrywasz, tak? Tak. Na sam koniec załapała. Ile? How much? For what? Dobra, idziemy. Bye.